Kolejnym gościem, Szanowni Państwo, w dzisiejszym programie jest dyrektor Szpitala Sieradzkiego, pan doktor Marek Neuberg. Dzień dobry, witam serdecznie, panie dyrektorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, proszę przedstawić sytuację epidemiologiczną w szpitalu na dzień dzisiejszy. Mamy codzienne raporty z sytuacji epidemiologicznej. Przez ostatnią dobę wykryliśmy trzy ogniska trzech pacjentów, którzy są zakażeni wirusem COVID-19. Na dzień dzisiejszy przebywa w szpitalu, oczywiście też mówię o szpitalu w Sieradzu, jak i w szpitalu Warcie, bo to jest jedna jednostka, 11 pacjentów zakażonych wirusem COVID-19. W rozmowach wcześniejszych, już po tym, jak się niestety zdarzyło i pojawił się COVID-19 w naszym regionie, w Sieradzkim szpitalu wprowadzono bardzo rygorystyczne obostrzenia, które spowodowały to, że Wiele miesięcy było tak jak powinno być. Byliśmy bezpieczni w tej placówce. Czy w związku z tymi nowymi zachorowaniami, które się pojawiły w ostatnim czasie, wprowadziliście Państwo dodatkowe jakieś obostrzenia, o których powinniśmy poinformować widzów, a Państwo pacjentów? Chciałbym podkreślić, że my od kilku miesięcy, jako jeden z licznych szpitali, wykonujemy bardzo rygorystyczne badania przesiewowe. Co to znaczy? Personel szpitala zgodnie z ustalonym harmonogramem ma wymazy przesiewowe, to znaczy, to są pracownicy, którzy nie mają żadnych objawów infekcji, ale my, chcąc mieć pewność, że są bezpieczni dla naszych pacjentów i dla siebie, wykonujemy im wymazy przesiewowe. A także wszyscy pacjenci przebywający w szpitalu mają takie wymazy robione, zarówno Ci pacjenci, którzy są kierowani na leczenie planowe, jak i ci, którzy, którzy z powodów nagłych muszą być hospitalizowani, przebywają w izolatoriach i mają wykonywane wymazy. To te wymazy, które mówię, że są dodatnie, to właśnie dzięki takiej prewencji, takiemu działaniu, które od kilku miesięcy prowadzimy, dzięki temu możemy po prostu leczyć pacjentów. I Rozumiem, kończąc naszą rozmowę, możemy uspokoić wszystkich widzów i pacjentów Państwa, że szpital w tych warunkach, przy zachowaniu wszelkich reżimów bezpieczeństwa, funkcjonuje, użyję tego słowa, jeżeli Pan się z tym nie zgadza, to proszę mnie poprawić w miarę normalnie. Chciałbym przekonać wszystkich naszych pacjentów, że na pewno nie zarażą się w szpitalu. Bardzo dziękuję za rozmowę.